cześć, witajcie moi drodzy w 25 odcinku z Borderlandsa. No i nas tutaj niestety cofnęło, ale spokojnie, damy radę, tu szybko dojdziemy. O, coś podniosłem znowu, nie wiem nawet co, a zaraz się dowiem. Ja wybiję tylko to gówno, które mi tu pełza. Jeszcze coś? Czy się downy uspokoicie w końcu? Tu jeszcze muszę przejść przez te gówna. Zazwyczaj one sami nie odpuszczają walki, więc od razu biorą na siebie wszystko, byle mnie zabić, skubane małe granie. A, nie ma. Tu przechodzimy, tak jak żeśmy przechodzili ostatnio. Bierzemy jeszcze jedną misję poboczną. Miejmy nadzieję, że to będzie poboczna. Aha, tak, to wzięliśmy już od ciebie. A więc gdzie teraz idziemy? Wychodzimy stąd. Czyli nie musiałem się za bardzo jakoś wysilać, żebym tu przychodził, bo miałem już misję na zbyciu. Ale chciałem się upewnić, czy na pewno czegoś nie pominąłem. Okej, no to zbieramy się z tego miejsca. Trzeba zabrać chyba butelki benzyny? Nie wiem. Coś tak mi się przynajmniej wydaje, ale to nie jest pewne. No, tak nie, tak po prostu nie przejdę. Trzeba będzie inaczej to zrobić. Trzeba będzie przejść do Rust Commons West i tam będzie to zadanie. Na pewno? Zaraz sprawdzimy w sumie. A, trzeba będzie jeszcze tutaj aż przejść. W tym wypadku... W tym wypadku teraz mamy do czynienia z psycholepami. Zdychaj, zdychaj, bo i tak jesteś pod ostrzałem. O, gruby hajs. Świetnie. Widziałem, że będzie coś takiego miał. Kto tam jeszcze? Nie mam na ciebie czasu, kurde. Myślisz, że chce mi się z tobą strzelać z 20 levelem. Przy czym ja mam już 25. Bitch, please. Kurde, to nie ma sensu. Bo i tak już cię mogę ubijać. No, Markus się odezwał. Nie nawet po co. I tak się nie musi wysilać. Teraz będziemy mogli wziąć pojazd. Sobie ruszymy. A w ogóle gdzie ta misja ma być? Treacher's Landing. Będzie gdzieś respawn? To bym, wiecie, się tepnął bardziej. Okej, tu jesteśmy. Ale nie ma tu jakiejś tepiarki? Poważnie? Byłoby mi łatwiej. Wykupię sobie ammo trochę. Może bym powystrzelał. O, coś tu jest. Nie ma. O, co to jest? Jakiś plazmot. Nie, to idzie na sprzedaż. A właśnie, już mam 120 tysięcy dolarów ponad. Więc to jest naprawdę olbrzymia ilość pieniędzy. Teraz to już będzie nas stać na wszystko. Praktycznie. Więc to jest i tak dużo. Naprawdę bardzo dużo. No cóż, trzeba będzie wziąć ten pojazd nieszczęsny i się tam doczołgać. Bo łoż ty w życiu! Ale to była tak zaskoczenia. Jeszcze im się wolę je rozjeżdżać, kurde. Będzie mi łatwiej. O, będę je rozjeżdżał. Szybciej padną. Kurde, mało was. Jeszcze tutaj. I one będą się tak rozbić w nieskończoność. Bo chyba nie. O, proszę. Ile jeszcze tego gówna? Tu jeszcze jest. Już? Już? Koniec? Mogę pozbierać te śmieci przy okazji. Jakim cudem straciłem HP? Dobra. To było dziwne. O,
Trochę kasy. Shotgunik. Na sprzedaż pójdzie. Grenade mount również. Tu chyba i tak już nie przejedziemy, więc nawet dobrze. My tu jesteśmy. O, tu są już lepsi bandyci. Tutaj możemy sobie z nimi jeszcze powalczyć. O, zdążyłem jeszcze go zabić, zanim bym miał przeładowanie. Zaraz, statuetka. O, tyle hajsu jeszcze nie dostałem w jednej pakunce. No kolego, przestań tu się ze mną nawalać, tylko zdychajcie. O, pięknie się złożył. No, i o to mi chodziło. Zbieramy te gówna, które mi tu są w zupełności niepotrzebne. Znaczy, niektóre mi są niepotrzebne, ale tak to większość jest potrzebna. Okej, się zespiliśmy. Czyli do tego miejsca się udało. Jest, Richard's Landing. Mogłem się od razu tam tepnąć, ale wolałem się przejść. Przy okazji wybiłem te gówna. Tu żeśmy jeszcze nie byli. Mam wrażenie, że tutaj będzie ostro. O. Tu możemy sobie znowu ammo dokupić. Grenade mode nic tutaj nie ma. Shotgunika sprzedamy, to też. Wszystko idzie na sprzedaż. Coraz więcej kasy zdobywamy. Zamiast mniej to więcej idzie. A nie ma upgrade'ów. Szkoda. A tu? Tu coś jest pożytecznego. Ło! Są fioletowe itemy. Zastanawiam się, czy by któregoś z nich nie kupić, ale nie, nie warto. A tarcze jakieś? Też nie warto. Nic tutaj nie warto brać. To są same gówna. Jak ich mało. Jakaś wieżyczka. Sprawdzimy, może coś tu się kryje. No poza skrzyneczką to już nic innego. Trochę bandytów mamy do zniszczenia. Czekaj, beczka. A, dobrze, płoniesz, dziwku. Ty, tutaj jeszcze jeden. O, gindrze. O, to są te właśnie przedmioty misji fabularnej, czyli zabijamy... Łoż ty! Kurde, jakieś dziecko Downa we mnie strzela. Ty, już, postrzelałeś sobie. Miałeś swoje 5 sekund. Kurde, kryminalisto z głową dzieciaka. Tak jak nie potrafię tego zrobić, ale taki śmieszny odgłos wydaje, jak to podnoszę. Okej, idziemy dalej polować na tych bandytów. No co, gdzie wy jesteście? No chodźcie, chodźcie. Come on. O. O kurde, co za idioci. No, nawalaj w niego, dobrze. Kolejny padł. Złożył się. Już trzech się złożyło pięknie. Tam jeszcze jeden jest. Podnieś sobie to. Muszę wszystko podnosić po sobie, bo inaczej bym pomijał to i nie byłoby to dobre. Może są te koktajle mołotowe i dlatego oni tak, wiecie, trzymają to tak w ukryciu. Dla wszystkich tu zbadamy. Najpierw trzeba dobrze lutować, żebym nie pomijał niczego, bo w tym miejscu na pewno już nie będę tu drugi raz. Chociaż pewności co do tego nie mam, ale wiecie, wolę się upewnić, czegoś bym nie pominął. Tam kolejna skrzyneczka, w której będą kolejne wyśmienite itemy. Bądź jakieś gówna, no właśnie. Ale to i tak na sprzedaż wszystko idzie, więc hajsy dla mnie, a gówna lecą na recykling, więc tym lepiej jest dla mnie. Idziemy na górę. Hajsy. Jeszcze coś. Kolejna skrzyneczka, w której nic już nie ma, więc nie podnoszę. Hola, moment, tam pominąłem te szafeczki. A ja niczego nie pomijam. Cokolwiek wypatrzę, to biorę. Tu wszystko wzięte, okej. No, czyli już spenetrowane pięknie.
do pustego. Okej, kolejny hajs. O! Za cicho. Zaraz będzie głośno. Zaraz tu ktoś będzie porządnie nadawał. No. Psychuś. Come on, psychuś. Zginiesz pierwszy. Idzie teraz tego więcej. Okej, strzeliłem w beczkę, bo sobie pozwoliłem na to. Okej, kolejny padł. Tam też kolejny padł. No chodź tu, chodź tu. Skrył się. Tampi sobie. No patrz, musiałem przeładować specjalnie. Okej. Ale tu mamy już ich z głowy. Jeszcze strzela. Tam kolejny. Tylko. A, dostał. Pięknie, pięknie. O to chodzi. Dobra, to bierzemy te ich gówna. Czy to z misji fabularnej, czy też nie. Ale bierzemy, bierzemy. To się wszystko może przydać. Tutaj trzeba to poz... Da się to w ogóle jakoś, nie wiem, wysadzić? Rzucę granatem. Dla pewności. Nie. Dlaczego to błyszczy? To mnie zastanawia. Tu kolejny item. Już mamy tego połowę. Jeszcze drugą połowę trzeba zebrać. Sobie dobrze wszystko posprawdzam. Czegoś nie pominąłem, bo szkoda tego zostawiać. Dla mnie to jest bardzo przydatna rzecz. Szapeczka. A tu kolejna. Kurczę, dużo tego lutowania będzie. Jak dla mnie. Tu przejdziemy się. Zapewne tu też będą wrogowie stawiać opór, bądź też nie. Dobra, pomijamy już to miejsce. Skrzyneczkę sobie weźmiemy. O, że się wzięło, przyjęło. O, 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 o. A strzelę sobie w tą beczkę, żeby się wystraszył kolega. O, ty! Ty, zaskoczył mnie. Nie no, szacun. To chyba żeśmy się zginąć. No bo to był noob, wiadomo. Śmieci nie ma nic. No, fajnie, że jest kosz na śmieci, w którym nic nie ma, no. Naprawdę jest sens. Ło, płonący. Coś płonącemu nic to nie dało. Oj, 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 nieźle nas tam postrzelili. Ale wracamy się tam do nich, bo musiałem zabić płonącego psychola. Inaczej by mi nawiał. Chwileczkę, już wolałem w to strzelić, bo jakby tak wrogowie we mnie tak strzelili, przestrzeliłoby jeszcze przez tą beczkę, no to nam by się to porządnie oberwało. Tak to przynajmniej się jakoś zabezpieczyłem. O, gdzie wy tam jesteście, kozaki? O, proszę. Złożyłeś się w pół. Chyba żeśmy teraz właśnie błąd popełnili. Gdzie to poleciało? I patrzcie, co za gówno. Gdzie to poleciało? Jest. Kurde. Nienawidzę, jak to tak sobie po prostu spada. Jakby gdyby nigdy nic. Beczkę. Dobra. Pozbyłem się beczki. A coś w środku tego budynku jest? Nie, już tu byliśmy. Zaraz, zaraz, wszystko w swoim czasie. Wszystko po kolei trzeba zrobić. Wtedy już nie ma problemu. Okej. Tu nie otwieraliśmy jeszcze tego, ale byliśmy w tym miejscu. Teraz idziemy w tą stronę. Bo tu na pewno nie przechadzałem się. A są szapeczki. Nie ma hajsu. Zaskoczenie to dla mnie jest, że nie zdobyłem tego, czego zawsze chcę, ale i tak dużo już mam, więc i tak jeszcze mi jest mało. Wiecznie będzie mało, jeżeli chodzi o zbieranie hajsu.
Tu sprawdzone, tak, wszystko dobrze. Idziemy sobie tą drogą. O, tu dużo szafeczek, więc hajsu powinno być dużo. Ło, teraz tam będą nawalać. O, pięknie, żeś się złożył. Rzucił granatę i myśli, że mnie pokona. Ty, ty! Łoż ty żyć. Teraz przegieli pałę. Kurde, jak ja się zaraz tam do nich przebiegnę i zrobię im z dupy jeża średniowiecza, to kurde się zatkają. Pindy. Nie no, teraz to już przegieli. No jeden psychol sobie po prostu podbiegł, ciachnął mnie, zrobił może jeszcze jakiś wybuch. Kurde. Nie, 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 tu przesadzili. Tu koledzy przesadzili. Zdychaj, szmaciarzu. Zdychać. No. Gdzie jeszcze? No kurde, ale wkurza mnie to, że jak podnoszę itema, to przy okazji... Chwileczkę, chwileczkę strzelę, żeby go bardziej... Kurde, ile tyś musiał się w niego nastrzelać, żebyś go zabił. Kurde. Zastanów się trochę, co robisz. Okej. Okay. Mogę przejść, mogę przejść, mogę przejść. Dobrze. Już beznerwowo. Przeszukujemy do końca teren. Co mi tam? Straciłem 8 kafli. Ja i tak to wszystko nadrobię. Przecież. Dla mnie to nie będzie... Chwileczkę. Uuu, nieładnie. Tyś zostawił... czystą, stuprocentową... gazetę erotyczną. No, no, no. Więc, że ten ktoś naprawdę był napalony. I trochę mi przypominała Ellie z drugiej części Borderlandsa. Oczywiście mówię prawdę, żeby to nie wyglądało, że mówię. Ale kurde, co to jest? W ogóle tego się nie da zniszczyć. Więc pytam się po raz enty, co to w ogóle ma być? Jak się dowiem, to podziękuję. W skrzyni pusto. Idziemy teraz tutaj. Miejmy nadzieję, że to już będą ostatnie typy. O, wzięliśmy lekarstwo. Dobra. O, zespili się, widzicie? Od razu, tak przed moimi oczami. Chwileczkę, tam ostatni. Ło, nie, 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 nie. Kurde, zaraz by mnie tu pozażynali chłopcy radarowcy. Kurde, chwileczkę, lekarstwa najpierw. Zaraz je pozabijamy. Tutaj nie ma co się martwić. O kurde, uważać, uważać. Tutaj oni się bawią nieźle, a my możemy mieć przesrane jeszcze. Przeładuj sobie. O, można jeszcze podnosić te gówno. Nie wiem na co, ale okej. No, okej. Posprzątane. Chociaż nie, tu można jeszcze posiedzieć. Tylko na co mi zbieranie takiego gówna, które mi mnie się już nie przydaje? No przecież proszę cię. Można tu wyjść. Tutaj bez problemu można. Ja chciałbym się już tu wrócić, bo tutaj nie widzę za bardzo sensu. Nie, nie, wracamy się, wracamy się. Myśmy tu tylko przyszli po misję, a nie żebyśmy się jeszcze tutaj zabawiali z tymi idiotami. Nie, to nie jest nasz cel w tej chwili. Naszym celem było zdobycie 200... Skrzyneczkę w naprawdę sobie wezmę. Z pipidówkami. Same śmieci, żebym zebrał. Okej, okay, ale możemy iść. Tu kolejna skrzynia. Okej, okay, zbieramy się stąd. Nie wiem, czy nie skończyli odcinka, chociaż jeszcze by się coś dało zrobić. Nie powiem, że nie, ale misję żeśmy robili długo. Dość długo. Moglibyśmy wtedy szybciej robić, ale jakoś się za bardzo ociągałem z tym. Ale to mi jakoś nie przeszkadza specjalnie przy nagrywaniu. Przynajmniej odcinek jakoś będzie w miarę trwał.
Znaczy nie za długo, bo to nie jest właśnie dobre, jak się nagrywa takie 40-minutowe materiały. Kurde, nie przejdę. Patrz, jakie dziadostwo. No po prostu nic. Źle, żem poszedł. I tyle. Zaraz znajdziemy właściwą drogę. Już znaleźliśmy, lub nie? Ej, no kurde, jak ja mam iść? Jest. Okej, teraz już się nie pogubimy. Uciekamy stąd. Miejsce takie dość typowo niebezpieczne. Nawet jak dla nas, ale jest niebezpieczne. To mamy fabrykę. Fabrykę nie wiem czego, nie powiem nawet. Okej. Jeszcze tu mogę pohandlować. Ewentualnie. Posprzedajemy te śmieci. No, trochę tego, że się nazbierało. Ale nadrobiliśmy i tak już te straty, więc jakoś specjalnie nie płaczę o to, żem stracił tam 8 tysięcy, jak ja to i tak wszystko można nadrobić. Proszę bardzo, już mamy naprawdę sporo pieniędzy. To też mogę sprzedać w sumie, bo to mi się nie przyda. Jakieś grenade mody, w ogóle słabizna. No ale kasy i tak mamy porządnie sporo. Granata. Nie muszę. To dobrze. To coś dla nas. Nic, nic. Kupa gówna. Po prostu. Zmywamy się. Bo nas tutaj nic nie trzyma. A misję i tak trzeba oddać. Mogłem się tam od razu tepnąć, gdybym jeszcze zdążył jakąś misję zrobić. Ale tak patrzę, że jakbyśmy to mieli wykonywać, nie wiem, bardzo długo, to by nawet przebiło do 40 minut. A ja nie chcę takich misji długich robić. Wyczuwam wrogów. Ja bym stąd uciekł, nie chcę mi się z nimi droczyć. No, przynajmniej już jestem bezpieczny. Gonią mnie gówna. Ale i patrzcie, ile trzeba zabijać te pająki. Rzuć, że granaty nie dobrze. O, kryt wsiadł. Ładnie zdychają gówna. Respią się ledwie i giną, tak naprawdę. No to dużo zrobiliście, rzeczywiście. Bardzo dużo. Ale hajsu pozbieramy. Tego nie radzę omijać. To jest w ogóle podstawa. Jak już chyba nie raz mówiłem w sumie, że kasa się zbiera zawsze. Inaczej nie jesteś bogaty, widziany. Ty, coś tu jest. Tam coś jest, ale to może lepiej się tam nie zbierać za bardzo. Nie, to nas nie powinno jeszcze interesować. Dopiero później, kiedy już będziemy mieli pewność, że jest sens tam po prostu wbijać, to wtedy. No tak to strata czasu. Teraz chyba właśnie w tą stronę powinniśmy pójść. A wybiję sobie jeszcze te gówna. Przestań mi tu strzelać. Gdzie jeszcze? Gdzie mi tu jeszcze chcecie? Tutaj. Kurde, nieopanowani życiowo wiecznie będą nawalać we mnie. I co im to daje? W sumie nic. O, pralki! Widzę, że tutaj stać było tych psycholina takie urządzenia. Trochę kasy. Nie, tu już nic nie będzie. W sumie można już stąd iść. Nie chce mi się z nimi droczyć. Ja miałem odebrać misję. No cóż, i tak już nie damy rady nagrać kolejnej misji, więc to zrobimy w następnym odcinku. Dobiegniemy sobie do celu misji, bądź przejadę się bardziej, żeby nie było mi za ciężko, albo się nawet i tepniemy, żeby było jeszcze łatwiej. Proszę bardzo.
Tak jak mówiłem, teraz się możemy depnąć gdzie? Fires. To nie to. Zaraz znajdę. Wszystko po kolei jest. T-Bone Junction. Od Richards Land. Nie to miejsce. Nie, trzeba będzie wziąć pojazd. Bo ja nie pamiętam już, w którym to miejscu było. Patrz, nie wjadę tam. A brałem na siłę pojazd. No genialnie. Po prostu genius. Nie, dajcie mi spokój. Sobie was minę. Jest, dobra. Nie chciałem z nimi walczyć, naprawdę, uwierzcie. Bo to bym tylko tracił czas, a materiał by był dłuższy. Dotrzemy tam i skończymy odcinek, okej. A, czy jednak to było miejsce? No cóż. O kurde. Stagusiu, sto. Nie, opanuj się. O, te jakieś szczęki musiałem strzelać, żeby się ogarnęły. Tam jeszcze widzę skada. Opluł. Znaczy nie trafił, to nawet dobrze. Lepiej dla mnie. Tam kolejne skagi. Proszę bardzo. No cześć, kleptuś. Lecz z tobą nie chcę odzywać się, tylko z tym, który mi wydał misję. Okej. Zarąbi... Uuu, ile jeszcze misji nas czeka. Łohoho. No to ładnie. To weźmiemy sobie tą misję. Ale to może już w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 25 odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I zacznijmy od razu w tym miejscu robić kolejną misję, którą wybrałem. Trzymajcie się, na razie. Yo!